Podopieczni 46 środowiskowych domów samopomocy z województwa podkarpackiego zaprezentowali swój dorobek podczas przeglądu twórczości artystycznej, jaki został zorganizowany w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Już po raz 13 Tarnobrzeg gościł wychowanków zajęć środowiskowych domów samopomocy z całego Podkarpacia. Przyjechali tu, by się integrować i pokazać swoje talenty, których im nie brakuje. Myślę, że to jest wyjątkowe wydarzenie. Zgłoszenia przybywają do nas już w miesiącach wakacyjnych, w miesiącu lipcu, sierpniu. Co roku zgłasza się bardzo duża liczba osób. W tym roku mieliśmy gości 48 placówek, jednak z powodów chorobowych zostało 46. Uczestnicy deklarują i opowiadają, że przygotowują się na to wydarzenie praktycznie przez cały rok. Mogą zaprezentować swoje umiejętności, mogą przełamać stereotypy, że są chorzy, niepełnosprawni i nic nie potrafią. Dla gości z Niska i Jelnej udział w przeglądzie to zawsze niezapomniane chwile. Przyjechaliśmy z dobrymi wrażeniami, ponieważ lubimy tutaj przyjeżdżać. Nasi uczestnicy, których my tutaj przed Państwem dzisiaj reprezentujemy, cały rok czekają na to, żeby się pojawić na scenie tarnobrzeskiej i żeby zaprezentować swoje prace w Domu Kultury. Naprawdę to są niezapomniane chwile. Dużo, jak widzimy, dużo grup, wystawy, piękne prace, zachwycające. No i spotkania, to jest spotkanie integracyjne, czyli spotykają się ludzie, mówią sobie cześć, mówią sobie dzień dobry, pozdrawiają siebie, wymieniają się telefonami i właśnie to jest pokazanie, że osoby niepełnosprawne są tak samo sprawne i tak samo potrzebne i wartościowe i kochane i cudowne i warto poświęcać im czas. W tym roku podopieczni i ich opiekunowie przygotowali niespodziankę. Ponieważ co rok na przegląd zgłasza się coraz więcej środowiskowych domów, no każdy jednak potrzebuje trochę czasu na występ. W związku z tym podjęliśmy tutaj w 10 SDS-ów taką inicjatywę i przygotowaliśmy wspólny występ, żeby było szybciej, krócej, zabawniej, ponieważ przed występem 3 razy spotykaliśmy się jeszcze na takich warsztatach, gdzie omawialiśmy cały repertuar. Przygotowaliśmy wspólne przedstawienie, właśnie troszkę o pechu, troszkę o szczęściu, tak żeby zdystansować do tych emocji, tak żeby pokazać, że warto wyjść ze strefy komfortu i mimo, że nie będzie tam bezpiecznie, to wtedy otwieramy się na prawdziwe szczęście. Przeglądowi towarzyszyła wystawa prac plastycznych oraz konkurs literacki.